witam was serdecznie w imieniu Pana Jezusa. Mam nowy zawód teraz, kelner, także chwała Bogu. Tych zawodów mam już bardzo dużo, ale tego jeszcze nie wiedziałem, że jestem kelnerem. Dziękuję, bracie Bogusiu, dziękuję ci bardzo za kolejny zawód. Serdeczne pozdrowienia, kochani, przywożę z Radomska, ze zboru w Radomsku. Ja tu tak nie jestem sam. Tak jak mówię, jest piękniejsza część mojego małżeństwa, to jest moja małżonka, tutaj właśnie siedzi. Ale tam z tyłu też mam moich kochanych przyjaciół, jest Janek, Janetka, to jest starszy zboru, bardzo takie cenni moi ludzie. Jest Albert też, to jest taki też mój przyjaciel, urzędnik miasta, także dobrze jest mieć znajomości w Urzędzie Miasta. Także też witamy bardzo serdecznie Alberta, bardzo fajnie. Przywitajmy go serdecznie, także chwała Bogu, chwała Bogu. Ale to nie tylko, ale jest mój teść też tutaj, gdzie ten teść mój jest? Jest, o tam się zła, jest. No też się bardzo cieszę, że mam tego, no i rodzeństwo od mojej małżonki. Ale, moi drodzy, my wszyscy jesteśmy jedną wspaniałą rodziną. I to jest takie niesamowite, że łączy nas miłość Jezusa Chrystusa. Bardzo też dziękuję pastorstwu. Samo imiona ich mówi o tym, że to są Boży ludzie, prawda? Boży ludzie, same imiona, popatrzcie, jak mówią o nich. Także naprawdę bardzo się cieszę, spędziliśmy wspaniały czas wczoraj wieczorem i mogliśmy, tak jak mówię, wiele mówić, ale przede wszystkim to najważniejsze jest, że w naszych sercach jest ta wielka miłość do Pana Jezusa Chrystusa. Ja to już się tak obawiałem na samym początku, bo wersety, które ja mam tutaj przygotowane na mojej kartce, to wszystkie te wersety czytają i ja mówię, no słuchajcie, no kończcie już, bo po prostu całe moje kazanie będzie już przekazane. I mówię, no i wyjdę i będę się po prostu powielać. I moi drodzy, to jest wspaniale, dlatego że tak właśnie Duch Święty działa. Tak właśnie Duch Święty działa, że On mówi Bóg raz, a potem drugi raz powtarza. Także ja, moi drodzy, jestem na takim faceliftingu teraz w tej chwili właśnie w sanatorium. To jest takie naprawy pogwarancyjne już, niestety, ale człowiek musi sobie z tego zdać sprawę, że no, powinien dbać o swoje zdrowie. Ja jestem z tego typu ludzi, który nie bardzo dba o swoje zdrowie. I mam tu pewne napomnienia od mojej małżonki, bo ona tak mnie pyta, drogi mężu, co ile jeździsz do przeglądu ze swoim samochodem? No ja mówię, co roku. A co ile chodzisz do lekarza, aby zrobić badania? Tylko badania. Nie, co 20 lat. Wiecie, no i jak wypadła mi taka niesamowita rzecz, bo w tym roku, w lutym, dostałem taką dawkę, wiecie, to jestem taki napaleniec, jak się wezmę za jakąś robotę, to już nie tylko kelner, ale już wszystko co innego. I dorwałem się do cięcia drzewa, wiecie. A dzięki Bogu wspomógł tu urzędnik miasta z tyłu tam, który siedzi, ja będę go powtarzał. Mam nadzieję, że się na mnie nie obrazi. I pomógł nam, mieliśmy wycinkę drzewa, a ja, wiecie, taki zachłanny, bo wiecie, nie chciałem dać piły, bo to taka droga piła i zacząłem sam ciąć to drzewo, wiecie. No i po prostu w pewnym momencie, niestety, ale mój kręgosłup wysiadł. I było to tak straszne, wiecie co, że naprawdę, uwierzcie mi, wiecie, jestem dość wytrzymały na ból, ale prosiłem Boga, żeby mnie zabrał. Wiecie, to był tak potworny ból, że wiecie, z jednej strony dziękować Bogu, że ja nie mogłem dojść do kuchni, bo jakbym doszedł do kuchni, to bym sobie wziął nóż i wbiłbym sobie w prawy pośladek i kręcił, bo by był jednakowy ból. To był tak potworny ból, ja cię doskonale rozumiem, jaki ty miałeś ból, doskonale cię rozumiem. Jak ktoś mówi o bólu, to już teraz rozumiem, co to jest ból. Wiecie, i to było mi potrzebne. Wiecie, my często nie zdajemy sobie z tego sprawy, że Bóg, jeśli nie może nas w pewnych kwestiach zatrzymać, to cię położy i będziesz słuchać. Wiecie co? Ja tak jak leżałem ponad 3 tygodnie i miałem tak cudowny czas, bo choć tak bolało, wiecie, ja mówię, Boże, dlaczego tak musi boleć? Ja już mogę leżeć, ale już żeby tak nie bolało. Wiecie co? Ale Bóg wtedy przez ten czas mówił do mnie. Cały czas do mnie wtedy przemawiał, mówi, co robisz? Ja mówię, Panie, co takiego zrobię? No dobre rzeczy robisz, cały czas rzeczy robisz dobre, ale wrogiem rzeczy bardzo dobrych są rzeczy dobre i możemy robić mnóstwo dobrych rzeczy, ale Bóg mówi, do czego cię powołałem? Do czego cię powołałem? No Panie, do tego, żebym głosił Ewangelię, po to, żebym szedł na ulicę. Robisz to? No tak 2-3 lata nie robiłem tego. No widzisz? No widzisz? I musiałem leżeć i musiałem słuchać. Wiecie co? I jestem bardzo Bogu za to wdzięczny. Wiecie, ale gdy pójdziesz do lekarza, to jak zaczną cię badać, no to wiecie co? To wyszło tyle tych rzeczy, że mówię naprawdę, ale po prostu tylko sanatorium, nic innego, tylko sanatorium. Dlatego, moi kochani, ale to dobrze, że jestem w sanatorium, bo mogę być z wami.
bo mogę się dzielić z wami Bożym Słowem. I może i tak trzeba było położyć go do łóżka, żeby mnie wreszcie posłuchał, żeby mógł wreszcie tu usłużyć w ustroniu. Bóg jest dobry. Moi kochani, może często myślisz sobie tak, że w moim życiu ty nie rozumiesz mnie, bracie. Ja przechodzę tak ogromne doświadczenia, że ty nie rozumiesz. Z czego ja mam dzisiaj się radować? Co ja mam dzisiaj, jak wszyscy się cieszą, a z czego się mam radować? Nie układa mi się w domu, nie układa mi się w rodzinie, nie układa mi się w pracy, nigdzie mi się nie układa. Ale moi kochani, wiecie, jaka to jest miara naszej bliskości z Chrystusem? Wiecie, jaka to jest miara? To są doświadczenia, które przechodzimy. Moi drodzy, przechodzicie doświadczenia? To z was przechodzi doświadczenia. Podnieś się, nie bójcie się, no. No, chwała Bogu. Bo jak nie przechodzisz doświadczeń, no znaczy i tak przyjdą, ale to się módl, żeby przyszły. Bo Bóg może w tych doświadczeniach cudownie do ciebie mówić. Moi kochani, Job, zauważcie, jego żona mówiła, złożecz Bogu i umrzyj. Tak było, powiedziała mu? Dobrze, moja jest inna. Halleluja. Kochani, kochani moi drodzy, a Job mówi, dobre umiemy przyjmować. A co z tymi trudnościami, co z tymi trudnymi rzeczami, moi kochani, zdarzają się tak ciężkie rzeczy w naszym życiu, że mówimy, Boże, czy ty widzisz to? Ale Bóg to widzi. Bóg jest z nami w każdej jednej sytuacji. Moi kochani, Bóg się nigdy nie spóźnił. Wiecie o tym, że się Bóg nie spóźnił? Nie spóźnił się nigdy. Ale moi drodzy, my często mówimy tak, Panie, tak jak ten przycisk, kontakt. Teraz, Panie, działaj, a teraz nie. Ale moi kochani, nie tak jest. Przeczytam wam taki bardzo jedny krótki, nie wiem, czy znacie coś takiego jak nasz codzienny chleb? Znacie coś takiego? Wiecie, to jest taki, zachęcił mnie mój gospodarz do czytania tego, wiecie? Gospodarz zboża i zachęcił mnie. Czytał to od wielu lat i powiem wam szczerze, czytam to codziennie teraz. Dlaczego? Dlatego, że to jest tak fajna rzecz, że czytasz, wiesz na pewno, że całą Biblię przeczytasz w roku, na pewno wiesz o tym. A po drugie, są to takie fajne przykłady, które jeden z was, tych przykładów chcę wam przytoczyć. I posłuchajcie dokładnie. Gdy zobaczyłem go po raz pierwszy śpiącego w łóżeczku, rozpłakałem się. Wyglądał jak doskonały noworodek. Wiedzieliśmy jednak, że nigdy się nie obudzi. A przynajmniej dopóki nie znajdzie się w ramionach Jezusa. Trzymał się kurczowo życia przez kilka miesięcy. Potem jego matka w dramatycznym mailu oznajmiła nam o jego śmierci. Napisała rozdzierające serce głębokim bólu. Potem powiedziała, jak głęboko Bóg wyrył swoją miłość w naszych sercach. Poprzez to maleńkie życie miało ono w sobie taką siłę. Siłę, co miała na myśli. Malutki chłopczyk był dla niej, dla jej rodziny i dla nas przesłaniem, że we wszystkim musimy polegać na Bogu. A zwłaszcza chwila, gdy wszystko przybiera tragiczny obrót. Trudną, a zarazem pocieszającą prawdą jest to, że Bóg spotyka się z nami w naszym bólu. Wie, co to znaczy smutek po utracie syna. W naszym najgłębszym cierpieniu zwracamy się do psalmów Dawida, który napisał, jej z głębi rozpaczy, dopókiż mieć będzie zmartwienie w duszy, a strapienie w sercu. Codziennie rozjaśnij oczy moje, abym nie zasnął snem śmierci. Król potrafił jednak powierzyć swoje największe wątpliwości Bogu. Ja bowiem ufam łasce Twojej. Niech się raduje serce moje zbawieniem Twoim. Tylko Bóg może nadać ostateczny sens naszym najtragiczniejszym zdarzeniom. I podsumowanie. Bóg może uczynić to, co najlepsze w sprawach, które uznajemy za najgorsze. Moi kochani, Bóg może uczynić w tych sytuacjach, w których ci jest bardzo ciężko, w tych sytuacjach, w których mówisz, że nie ma wyjścia, w tych sytuacjach, w których mówisz, no nie dam sobie rady. To Bóg mówi, jestem z tobą. Bóg mówi, jestem z tobą. Popatrzcie się, Słowo Boże mówi, jestem z wami i będę z wami aż do końca. Czy to nie jest zapewnienie? My dzisiaj mówimy i też mnie to zaskoczyło z tą śmietaną. To też jest mądry przykład. Kupuję ten przykład. Prawda? Czy czasem nasze chrześcijaństwo nie jest takie tylko na wierzchu? A rusz to wtedy zobaczysz. A naciśnij na odcisk, bratu, to zobaczysz, co się dzieje. On jest taki piękny na nabożeństwie. Jest taki miły. Jest taki fajny. Ale gdy ruszysz troszkę, moi kochani, tak nie powinno być. Wiecie, temat dzisiejszej mojej usługi to jest
Brat cię prowadził uwielbienie. Gdzie on tam jest, ten brat? Nie ma go. Przeczytał taki fragment z Galacjan. Tylko troszkę inne tłumaczenie. Ale ja przeczytam tylko sam początek. Z Chrystusem jestem. Z Chrystusem jestem. Co to znaczy, że z Chrystusem jestem? Moi kochani, co to znaczy Galacjan 2:20? Z Chrystusem jestem. Co to znaczy słowo dzisiaj dla nas? Co to znaczy z Chrystusem jestem? To znaczy, że jestem w sanatorium i teraz w tej chwili mam pełny luz. Tak przyjeżdżają garnitury, czeku. Czy tu jest zabawa jakaś? Czy tu są jakieś tam rzeczy? Pierwsze pytania. Co tu będzie się działo? Wiecie, kochani, nie wiem, bo ja jestem pierwszy raz w sanatorium, wiecie, może jeszcze jestem, nie tak ten fave lifting jakiś nie mi przychodzi dopiero na początkowy, prawda? Ale moi drodzy, ale ja się oglądam, komu mogę powiedzieć o Jezusie Chrystusie? Wiecie, mam mojego współmieszkańca, tak modliłem się, Boże, żeby tylko ten człowiek nie chrapał, bo wiecie, bo strasznie nie lubię chrapania. Nie wiem, lubicie chrapanie czy nie? To zaraz lubi spać, jak się chrapie ktoś, nie? I tak modlę się, wiecie co, i tak... Siedzimy przy tym i gościu taki siedzi ze mną i rozmawiamy tak. A on mówi, wiesz co, mam w pokoju, ale gościu podobno chrapie. I ja drugiego dostaję, gość też chrapie, gość. Mówi, to wymieńmy się, nie? Niestety, nie można się wymienić, wiecie? Nie można się wymienić, niestety. No ja mówię, Panie Jezu, no to tak modliłem się żarliwie, żebym dostał człowieka, który nie chrapie, żebym mógł normalnie... Ale moi drodzy, powiem jedną rzecz. Człowiek ten chrapie. Chrapie. Ale wiecie co? Ale wziąłem sobie słuchawki takie, wiecie, takie specjalne słuchawki i włożyłem sobie do uszu i moi kochani, uwierzcie mi, że przez północy słyszałem bicie swojego serca. I tak zastanawiałem się, czy to jest bicie mojego serca, czy to jest bicie serca Bożego. Halleluja! On tam sobie pochrapywał, ale to takie chrapanie jeszcze nie było tragiczne, także. Ale jest naprawdę bardzo fajny człowiek. Rozmawiamy cały czas. Miał dzisiaj być, no ale poszedł na 9:00 do innego kościoła, może następnym razem. Przyjdzie ze mną. No to za szybko, to wszystko takie. Ja od razu, wiecie, ja nie lubię dużo mówić, wiecie, ale powiedziałem jemu dużo. I cieszę się bardzo, że mogłem mu powiedzieć o tym, co Chrystus uczynił w moim życiu, jak zmienił moje życie. Od razu do żony zadzwonił, mam pastora w pokoju. No to chwała Bogu, no to zacznij go słuchać. Żona powiedziała, mądra żona, halleluja, mądra żona, także naprawdę, powiem szczerze, bardzo mądra żona, także naprawdę zdarzają się mądre żony, ja naprawdę... Pierwsze od mojej zacznę, także naprawdę, chwała Bogu. Także moi kochani, z Chrystusem jestem. Ja nie rozglądam się za tym, co ja mogę zrobić, jak mogę skorzystać, bo jestem teraz bez żony. No jestem z żoną, ale jak jestem bez żony, tylko myślę, co uczynić, bo Chrystus jest w moim sercu. Z Chrystusem jestem. Jeśli z Chrystusem jestem, to jakie są twoje pierwsze myśli? Jakie są moje myśli? Gdziekolwiek jestem, czy jestem w sanatorium, czy jestem w sklepie, to tam mówię o Chrystusie. Jakoś monotematyczny jesteś, bracie. No tak. No tak, bo posłuchajcie, jeśli kogoś kocham bardzo, moi drodzy, jeśli kocham moją małżonkę bardzo, prawda, siedzi tu i dobrze siedzi koło mnie, chwała Bogu, to moi drodzy, to czy nie mówię o niej, czy nie mówisz? Ja widzę, jak siedzieliście ładnie koło siebie razem, pięknie wczoraj, bardzo pięknie. To takie jest piękne, bo wiecie, bo to niepopularne. Wiecie, my jesteśmy 20 lat małżeństwa i to takie niepopularne, żeby 20 lat być jedną żoną. Wiecie co, no to jest chore dla mnie. To chwała Bogu. Do końca życia z sobą, moi drodzy, bo to jest to, z Chrystusem jestem. Moi kochani, to gdziekolwiek, dokądkolwiek idę, to na pierwszym moim miejscu jest Chrystus. I niech mi poruszą tą śmietanę, to i tak pod spodem będą widzieć śmietanę, bo mnie to nie rusza. Wiecie, ja jestem taki człowiekiem, jestem cholerykiem. Takim prawdziwym cholerykiem. Także wiecie, jakby mnie ktoś ruszył wcześniej, no to... To byłoby niedobrze bardzo. Bardzo by było niedobrze, bo po prostu nie byłoby śmietany, tylko sama serwatka. Ale ta serwatka jakby się rozlała, to by było straszna rzecz. Ale Pan Bóg zmienia życie człowieka. Zmienia nastawienie. Zmienia z tego myślenia takiego o przemocy, zmienia na myślenie o miłości. Kto może być jeszcze zbawiony? Komu mogę powiedzieć jeszcze o Chrystusie? Komu mogę jeszcze zaświadczyć, moi drodzy, jak to jest ważne? Dlatego wiedz, drogi przyjacielu, drogi bracie, że jeśli przechodzisz doświadczenia, to znaczy, że Pan Bóg cię bardzo miłuje. Ja przechodzę doświadczenia i cieszę się z jednej strony, że je przechodzę, bo Pan Bóg ma swoje sposoby, jak nas
ukierunkować. Jeśli nie może ci w normalny sposób, który mówi do ciebie w normalny sposób, jak wczoraj Pan Bóg na modlitwie tutaj mówił, że chce czynić wielkie rzeczy. Słyszeliście to? Którzy nie słyszeli, to bijcie się w piersi i przepraszajcie Boga, żeście tu nie byli. Bo byście usłyszeli to, co Bóg mówi. No dzisiaj powtórzę wam, no to macie tyle szczęścia, prawda? Ale następnym razem już na modlitwie trzeba być. Jak nie macie wyrzutów sumienia, żeście nie byli na modlitwie, to jest złe. To jest złe. Ja tak mówię z Boże, dlatego może ludzie niektórzy opuszczają zbór, bo mówię prawdę. Moi kochani, jak ważne jest, że Bóg mówi, chcę dzisiaj czynić wielkie rzeczy, tylko szukam serca, które będzie otwarte, które mówi, z Chrystusem jestem, dokądkolwiek idę, cokolwiek czynię, to z Chrystusem jestem, halleluja. Apostoł Paweł mówi takie znamienite słowa w liście do Filipian, takie znamienite słowa. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za co? Za szkodę. Lecz więcej jeszcze wszystko uznałem za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa Pana mego, dla którego też poniosłem wszelkie szkody. Wszystko uznałem za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. Taki człowiek, który był tak wykształcony u stóp Gamaliela, niesamowicie mądry, i on mówi, uznaję to wszystko za szkodę. Cóż mi z tego mojego wykształcenia? Cóż mi z tego mojego wszystkiego bogactwa? Cóż mi to z tego, jeśli nie będę mieć Chrystusa? Moi drodzy, choćbym cały świat pozyskał, a na duszy szkodę poniósł. Cóż mi to z tego? Dlatego, moi kochani, jak ważne jest słowo, z Chrystusem jestem. Dokądkolwiek idę, z Chrystusem jestem. Moi drodzy, to życie biegnie szybko. I często mówimy tak, jeśli mam pełną kartę i to już jest super, to teraz mogę Boga wielbić. Jeśli mam samochód, jeśli mam mieszkanie, jeśli mam wszystko, to już teraz mogę Boga. Ale zastanów się, a może ten kartonik twój plastikowy będzie pusty? A może samochód się zepsuje? A może nie będziesz miał na czynsz zapłacić? I co wtedy? Czy wtedy Pan Bóg nie jest w twoim sercu? Moi kochani, czy nie jest? Ile ludzi, moi kochani, nie mają nawet czasem na chleb, ale mają w sercu chwałę i uwielbienie do Boga. Wiecie, gdy leżałem w takim tym trudnym moim doświadczeniu, gdy leżałem, wiecie co, Pan Bóg powiedział takie proste słowo do mnie. Rozkoszuj się Panem, a da ci, czego życzę sobie serca. Wiem, Panie, daj mi uzdrowienie, bo już normalnie nie wyrobię. No już nie wyrobię. Rozkoszuj się Panem. W tym bólu, w tym trudzie, rozkoszuj się Panem. To nie jest łatwo, powiem szczerze. Mówię z doświadczenia. To nie jest łatwo, ale Pan do ciebie mówi, rozkoszuj się mną, zobaczysz. Ja dzisiaj mówię, tak mogę chodzić. Boże, jak ja ci dziękuję. Ktoś mówi, no śmieszny gościu. No. 55 lat moje. Śmieszny gościu. Cieszę się, że może chodzić. Ale bracie pastorze, czy to nie jest prawda? Sam to wczoraj mówiłeś. Boże, dziękuję ci, że mogę chodzić. Ja tak samo. Wiecie co, leżałem bez ruchu. Wiecie, no, ja płakałem na łóżku. Moja małżonka koło mnie obkładała mnie kapustą i wszystkim. Czy mogę układać? No nie wiedzieliśmy co, no posłuchajcie. A jestem taki uparty typ, że nie pójdę do lekarza, bo po prostu, wiecie, no. Poszedłem, no to teraz już wyszło. I to, i jeszcze to. Ja mówię, ludzie, kochani, przecież to tylko do trumny się nadaje. No tak, no, normalnie, dlatego mówię, tak nie lubię wiedzieć, co mi jest. Dlatego, no już się dowiedziałem, także. Ale, moi kochani, dlatego mówię, dzisiaj jak to jest istotne, aby słuchać głosu Pana. Dzisiaj Pan Bóg do twojego, do mojego serca mówi. Chcę być blisko ciebie, chcę być w twoim sercu. Moi drodzy, zastanówmy się nad tym, czy czasem nie jest to tak, że przybieram, ja myślę, że nie u was, no myślę, że u was tutaj nie, to u was to nie, nikt nie przybiera maski żadnej, nie, myślę, że na pewno nie. Żadnej maski nie przybierał, to wiesz, to tak dzień w zborach, to tak, ale tu nie, ja widzę wasze twarze, tak, wiesz, maska numer 8, tak, amerykański uśmiech, wszystko jest dobrze, halleluja, tak. Ale po prostu, gdy popatrzysz troszkę głębiej, wiecie, Pan Jezus miał takie wejrzenie, wiecie, jak stał z niewiastą samarytańską, to on widział, co było w jej sercu, wiecie. Nie wiem, czy bym chciał takie mieć wejrzenie, tak głęboko, bo bym się czasem mógł rozczarować. Ale moi drodzy, jak ważne jest, abyśmy mogli to, jeśli jest kiedykolwiek w naszym życiu maska. Ja też zakładałem maski, wiecie, i tak mnie to bolało. Wiecie, tak mnie to bolało, bo człowiek tak myślał, tak jestem dobry, tak jestem mądry, a Pan Bóg mówi, no nie tak jest. Wejrzyj swoje serce, no zobacz, jak postępujesz. Ja mówię, Panie, wybacz. Wiecie, jak przeczytałem
z listu do Jeremiasza, taki fragment Słowa Bożego, to myślałem, że normalnie zacząłem pokutować przed Bogiem, wiecie, bo tak mnie to zabolało, wiecie co, jak do pasterza, wiesz, to było do mnie, nie do ciebie, także pamiętaj, nie bój się, to było do mnie słowo. Wiecie, 10 rozdział listu do Jeremiasza to tak jest poza tym, posłuchajcie, dostałem takie słowo. Gdyż nierozumni byli pasterze i nie szukali Pana, dlatego nie powiodło im się i cała ich trzoda się jest w rozproszeniu. Moi kochani, nierozumni, to było takie słowo dla mnie, mówię, Panie, jak ja mam słuchać głosu Twego, jak ja nie słuchałem głosu Twego, dopiero musiałeś mnie położyć, żebym mógł zacząć słuchać głosu Twego. Mówię, Panie, wybacz mi. Wiecie, jak często dobrze jest się stuknąć z piersi. Bo wiecie, bardzo fajnie się pokazuje palcami. A ty, tak? Tylko patrz się. 3 palce masz na siebie. Popatrzcie na siebie. Wiecie, jak dobrze jest powiedzieć, a ten brat to taki, jak ta siostra postępuje. No ale potem w domu się okazuje, jak ja postępuję. To się potem w innych miejscach okazuje, w szkole czy gdzieś okazuje się. Dlatego, moi kochani, dzisiaj jest zachęta do nas do tego, abyśmy wejrzeli w swoje serca. Abyśmy tak, jak mówię, stanęli, wiecie, i żeby to do samego dna była śmietana, nie? Jak ruszysz, to patrzysz do samego dna śmietana, bo wiecie, bo tą śmietanę, wiesz, ja to pamiętam, zbierało się tą śmietanę i dawało się do słoika. I żeby to była tylko sama śmietana. I kelner będzie roznosić. Halleluja. Śmietanki może? Śmietanki, halleluja. Także, moi kochani, jaka jest apostoł Paweł, zauważcie, apostoł Paweł uważał za śmiecie to wszystko. Ale moi drodzy, zastanówmy się nad tym, jaka jest cena uczniostwa. Czy jest to wysoka cena? Czy trzeba jakąś cenę zapłacić za to, że jest się uczniem? Pomyślcie tak. Czy jest jakaś cena, czy nie? Młodzi, trzeba cenę jakąś płacić, czy nie? Czy to tak wszystko przychodzi gratis, nie? Tata potrzebuje buty za 300. Okej, syk masz. Alleluja. Czy jest jakaś cena, moi drodzy? Zauważcie, że apostołowie, za wyjątkiem Jana, zapłacili najwyższą cenę. Zapłacili cenę swojego życia za to, że byli uczniami pańskimi. Moi drodzy, zauważcie. To ja myślę, że wysoka cena jest, prawda? Zobaczcie, list do Hebrajczyków pokazuje nam taką niesamowitą list do Hebrajczyków, gdzie 11 rozdział, to są bohaterowie wiary, list do Hebrajczyków, 11 rozdział i przeczytek, taki króciutki fragment chcę przeczytać, 36, 39 werset. Drudzy zaś, tu chodzi o tych uczniów pańskich, drudzy zaś doznali szyderstw i biczowania, a nadto więzów i więzienia. Byli kamienowani, paleni, przeżynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani. Ci, których świat nie był godzien, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach, rozpadliach ziemi, a wszyscy ci, chociaż dla swojej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica, ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego, mianowicie, aby oni nie osiągnęli celu bez nas. Pomyślcie, jak ci ludzie byli prześladowani, jak byli doświadczani, jak dzisiaj obserwujemy, jak Kościół chrześcijański jest prześladowany. Wiecie co, że w tym wieku najwięcej ludzi oddaje życie za wiarę? Wiecie o tym? Wiecie czy nie wiecie? Macie coś takiego jak tą broszurkę Prześladowani Chrześcijanie? Zauważcie, ile ludzi dzisiaj cierpi. My dzisiaj mamy tak cudownie, że mamy pokój. Wiecie, jak my możemy Bogu dziękować, że żyjemy w kraju, w którym jest pokój, w którym nie ma wojny, w którym mamy wszystko, co jest nam dziś potrzebne do życia pobożności. Czy nie dziękujecie za to Bogu? Ja modlę się tam w sanatorium, mówię, czy to przeszkadza, bo ja jestem taki, że od razu jak tego mówię, siedzę przy stoliku, pytam się tak, a będzie wam przeszkadzało, że będę się modlił przed jedzeniem? No nie, no to się modlę. No i modlę się, chwała Bogu. I słuchaj, i błogosławię ich. Dlaczego? Dlatego, że mówię, to jest taki dobry, polski, starodawny zwyczaj. Ludzie modlili się kiedyś przed jedzeniem. Czy pamiętacie coś takiego? Modlicie się też przed jedzeniem, czy nie? No chwała Bogu, no to jestem w domu, halleluja. To my też się modlimy, także chwała Bogu. No i tam jest takie zaskoczenie, bo tam się nikt nie modli, ale już się modlą. Także chwała Bogu, także ja jestem Bogu bardzo wdzięczny. A zobaczymy, co będzie dalej, bo już tak, żeśmy z pastorem mówili, że może byśmy tam jakąś ewangelizację zrobili w tym.
taki zespół, tu fajny jest, to tak, będziemy się uśmiechać do lidera, może byśmy tam coś pograli. A ja tam coś mogę powiedzieć, tam niedużo, tam z godzinkę, dwie mogę powiedzieć, nie, także spokojnie, tak. Jakoś tam sobie dam radę, no, halleluja. Także moi kochani, dzisiaj takie jest też pytanie, ważne pytanie, moi drodzy, i to pytanie też jest do tych na balkonie, tam tak samo, bo to jest ważne, tam też słyszą na balkonie, nie? Słyszą to wszystko, chwała Bogu, to jest... Nikt dzisiaj na razie nie wybierają, także jest daleko, ale dobrze, chwała Bogu. Gdzie dzisiaj inwestujemy, moi drodzy? Wiecie, wiele ludzi inwestuje w akcje, w takie różne rzeczy. Dobrze, ja to nie mam nic przeciwko temu, bo to jest ich sprawa, ale chciałbym zapytać nas dzisiaj, gdzie dzisiaj inwestuje swoje życie? Mogę dziś inwestować w ciało bądź w ducha? W co dzisiaj inwestuję? Moi kochani, to jest takie rzeczowe pytanie i myślę, że każdy chrześcijanin powinien takie pytanie sobie zadać. W co dzisiaj inwestuję? List do Galacjan, 6 rozdział. Nie błądźcie. Bóg się nie da z siebie naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, to i co? To i rządź będzie. Bo ktokolwiek sieje dla ciała swego, z ciała rządź będzie skażenie. A kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie żywot wieczny. Moi drodzy, i to jest jak ważne w dzisiejszym dniu, gdzie inwestujemy? Gdzie jest moje serce dzisiaj? Kochani, gdzie? Z Chrystusem jestem. To jest takie, czy z tym Chrystusem jestem? Czy moja inwestycja jest taką, że kiedyś Pan, gdy staniesz przed Panem, On powie, sługo dobry. Wiecie, to jest takie przepiękne słowo, to słowo mnie prześladuje, bo tak bym chciał to słowo usłyszeć. To jest najpiękniejsze słowo, które mogę kiedykolwiek usłyszeć z ust Chrystusa. Sługo dobry, wejdź do radości Pana swego. Sługo dobry. Wiecie, to tak bym chciał usłyszeć. Wiecie co, to jest takie moje marzenie. Ale na to marzenie trzeba niestety, ale popracować troszkę. Bo wiecie, za darmo nie ma nic. Nie ma nic. Ludzie mówią, no zbawienie jest za darmo, bracie. Halleluja. Dla ciebie. Ale ktoś tą cenę zapłacił, a tym ktośem jest Jezus Chrystus. Jezus zapłacił cenę. Zobaczcie, dlatego mówimy dzisiaj, jak to jest istotne. Gdzie inwestuję dzisiaj swoje życie? Moi drodzy, jak ważne jest, czy moje serce dzisiaj jest od poranku przy Chrystusie? Czy te zmartwienia, czy te trudności, czy te doświadczenia tak bardzo działają na moje życie, że... Wie Panie, nie wierzę, że jesteś ze mną. Ale Pan mówi, jestem z Tobą. I będę z Tobą aż do końca. Wiecie, jak to słyszę, to mówię, jestem w doświadczeniu, jestem w trudności. Wiecie, dzisiaj jeszcze tak jak mówię, z całego się mnie leje. Jestem po szóstej chyba aspirynie, bo chyba to świeże powietrze, uderzenie świeżego powietrza tak mnie strasznie zdołowało, że coś mnie zaczęło brać. Jeszcze wiecie, dojrzę do sanatorium, facelifting dostaję taki, to jeszcze coś od środka. Ale gdy usługuję, zaraz mi wszystko przechodzi. Dlatego muszę usługiwać. Muszę usługiwać, bo to po prostu jest dla mnie podstawa. Muszę usługiwać. Jak usługuję, to zaraz mi choroba. Kiedyś miałem 39 gorączki, wiecie, z Bożem. Normalnie, normalny człowiek powiedziałby, położyć do łóżka, nie? A ja poszedłem usługiwać. I po usłudze, halleluja. Ani gorączki nie ma, ani nic. Normalnie zdrowy. Tylko się bardzo spociłem wtedy, no faktycznie, wiecie, jak się mówi, jak się chodzi, no to niestety człowiek się poci. Dlatego, moi kochani, Bóg jest dobry. Bóg jest dobry. Amen? Potwierdzicie? Bóg jest dobry. I dzisiaj Bóg jest tutaj na tym miejscu. I dzisiaj Bóg mówi tak, chcecie użyć dzisiaj. Moi drodzy, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, jeśli jakakolwiek trudność jest w twoim życiu, to wiecie co? To wtedy robi się taki krok do przodu tu. Wiecie, tu, na to miejsce. I wtedy są bracia, jesteśmy rodziną. Jeden o drugiego modli się. A po co? Po to, że jedni drugich brzemiona nosimy. Jedni drugich wspieramy. Moi kochani, to nie jest to, a dobrze mu tak, bo taki to jest. Nie. Mojemu bratu jest trudno. Muszę go podeprzeć. Wiecie co? Mojżesz miał Arona i Hura. Miał? I oni podnosili mu ręce. Zobaczcie, pomagali mu. To jest wspaniałe. Czy to nie jest dobrze, jeśli ci jest trudno i ktoś podejdzie do ciebie i mówi, bracie. Wiecie co? Kiedyś na zlocie młodzieżowym było 1000 młodych ludzi. Ja też byłem młody. Młody i piękny, tylko teraz samo i zostało, no ale to nic. I posłuchajcie, i był tam jeden młody człowiek,
w gronie tysiąca ludzi i on się czuł samotny, wiecie? I drugi tak podszedł, taki jeden brat, nie wiedział normalnie, wiesz, tak podszedł do niego i mówi tak, Bóg cię miłuje. I nic więcej, nie? Wiecie, co wszystko go puściło. Wyszedł na środek i mówi tak, słuchajcie, jako jeden z tysiąca osób czułem się tu samotny, ale Bóg mnie dotknął. Jak go Bóg dotknął? Przyszedł brat do niego i nie wiedział nic, rozumiesz? Podszedł do niego i mówi, Bóg cię miłuje. Nic więcej. I posłuchajcie, i ten człowiek był zupełnie inny. Oddał życie Jezusowi Chrystusowi i z taką radością wychodził. Wiecie, i to było dla mnie takie niesamowite doświadczenie, że jak my potrzebujemy bliskości, a my potrzebujemy być jeden z drugim. Ja bym potrzebuje jeden drugiego wspierać. Bo po czym poznacie, że się dziećmi moimi? Po czym poznacie? Po tym, że ten ma wykształcenie, a ten ma jeszcze firmę, a ten ma to? Słowo Boże mówi po miłości wzajemnej. Jeśli tą miłość mamy jedni do drugich, to zauważcie, to jest niesamowite. Jeśli to wybieramy, zobaczcie, to wtedy czujesz tą więź. Czujesz tą więź, gdy przychodzisz do zboru, to cieszysz się. No naprawdę, jest mi trudno, ale są ludzie, którzy mnie otoczą, którzy mnie przytulą, powiedzą, jestem bracie z tobą. Może nie mogę ci pomóc czasem w kwestiach jakichś tam fizycznych, ale jestem z tobą i to jest często dużo bardziej wartościowe. Dlatego, moi kochani, jest taka zachęta, abyśmy, tak jak mówię, jako rodzina, byli jedni z drugimi. Abyśmy byli jedni za drugimi. Abyśmy, tak jak mówię, błogosławili sobie nawzajem. Bo jeśli chcesz mieć błogosławieństwo, to błogosław. Im więcej ty będziesz błogosławić, tym więcej będziesz błogosławieństwo otwierać. Im więcej będziesz dawać, tym więcej będziesz otrzymać. Czy to jest prawda? Halleluja. Amen. O, znów zgubiłem okulary. To jest tak właśnie. Halleluja. Chciałem wam przytoczyć taki przykład Mojżesza. Tak bardzo krótko. Przykład Mojżesza, który, zauważcie, miał takie trzy okresy w życiu. Mojżesz miał takie trzy okresy w życiu. I te trzy okresy były bardzo specyficzne, ale bardzo podobało mi się jego podejście. I zobaczcie, pierwszy okres to było 40 lat, którym był w Egipcie. Słuchajcie, był księciem Egiptu. Chcielibyście być księciem Egiptu? W tych czasach? Ja bym chciał. Ludzie usługiwaliby mnie, wachlowaliby mnie tam, nosiliby mnie wszędzie. Halleluja, to była rewelacja. To była rewelacja, prawda? Ale moi drodzy, to jest 40 lat. Ale po tych 40 latach Mojżesz gdzie wylądował? Na pustyni. I słuchajcie, książę Egiptu, słuchajcie, z pięknych szat, z tego wszystkiego, co miał, z tego, co posiadał, z tej służby, miał służbę owieczek, baranków i im służył. I posłuchajcie, i w tym właśnie tej 40 następnej, jak widzimy, Mojżesz pas owce u swojego teścia Jetry. Była to twarda szkoła dla księcia Egiptu. Posiadał umiejętności, aby przewodzić innym. Tam w samotności poznał samego siebie. Moi kochani, wszystko było dla niego tworem. Jak wielu dzisiaj ludzi wybiera to dobre. Mam pozycję. Wiecie, kiedyś chciałem nakręcić taką pieśń. Nie powiem wam, w jakim zborze, nie powiem jak tego. I wziąłem i nakręcam pieśń, wiecie, bo podobała mi się bardzo pieśń. Podchodzi jedna do mnie siostra. A ty, bracie, czemu to nakręcasz, nie? Ja mówię, bo wolno mi, bo moje. No bo tak mnie pyta głupio, nie rozumiem tego, nie? A po co ci to potrzebne jest, nie? Nie wiem, no dla mnie, nie? Bracie, bo ja pracuję w Urzędzie Miasta i nie chciałbym, żeby to było w internecie. Ja tak sobie mówię, wiesz co, powiem ci, no chyba puszczę to do internetu, mówię faktycznie, bo normalnie, no wiesz, ty się wstydzisz tego? Nie, ale to było to tak dziwne dla mnie, byłem tak zaskoczony. Ja mówię, no Słowo Boże mówi, nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Nie wstydzę się tego, że jestem w zborze. Wstydzicie się tego, że jesteście tu w zborze? Ktoś z was wstydzi? To wstył zwrot i pszt, od razu. Nawet nie tego. Nie wstydzę się. Zauważcie, byłem tak w szoku, że ktoś, kto mówi, że kocha Chrystusa, a boi się, niech mnie pokażą w internecie, a co to mi to ludzie, kochani. Wiecie, my tak samo na granicy,
tu w Cieszynie. Ile razy mnie trzepali tutaj, wiecie co? A przez to mnie trzepali? Bo woziłem Biblię. Bo w czasach komuny nie było w Czechach Biblii, rozumiecie? A myśmy, tak jeden brat z Dąbrowy Górniczej, załatwiał Biblię, przysyłaną Biblię do Polski, a ja do torby, wiecie? Inni wozili koszulki do Czech, żeby sprzedawać, bo mieli za co wino, a ja woziłem torby Biblii. I jak mnie złapali... No za każdym, czy zdajesz sobie sprawę, mówi człowieku, że, to, że za to jest więzienie? Ja mówię, to chwała Bogu. No to no tak patrzył na mnie, jakbym zwariował, nie? Ja mówię, przecież to jest słowo życia, mówię człowieku. No i czytali tam, no i ten jeden Czech czytał i tam wszystko. Mówię, czytaj, czytaj dalej. I czytał tam Biblię. Ten cały naczelnik wziął mnie tak na mówi, ty zdajesz sobie z tego sprawę, rozumiesz, że za to możesz sprawę mieć? Przecież to jest kolportaż nielegalny. Jaki nielegalny? Mówię, to jest Biblia. Nie wolno, bo do Czech wtedy nie wolno było, słuchajcie. Bo takie przegięcie, wiecie, a ja mówię, ja się nie boję. Mówi, co ty mi gadasz, ten naczelnik mówi tak, co ty mi gadasz, tam mówi tylko łopatą, mówi w tyłek, mówi koniec potem jest. Nawet tak, łopatą w tyłek dostaniesz, tylko to nie jest koniec. To tak się nie skończy, moi drodzy, dlatego mówię wam, jakie ludzie mają po prostu podejście. Nie boję się, nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Za to, czy apostoł Paweł wstydził się? Przecież to go, przecież i kamienowano go i tyle rzeczy, które apostoł Paweł dostał takie cięgi, tak wykształcony, tak mądry człowiek, nie wstydził się Ewangelii. A niektórzy, żeby mnie tylko w internecie pokazali, że tam jestem. Tak jeden młody człowiek jeszcze, no powiem, bo tak mi już padło, to już jak już polecę z falą, to już polecę. Tak mają ci ewangeliści. Posłuchajcie, tak jeden młody człowiek, gdzie była ewangelizacja i na uczelni, i jeden z ewangelistów tam głosił słowo i nawrócił się taki młody człowiek. Aleluja. Bracie, fantastycznie. No i taki radosny, wiecie, zadowolony, że się nawrócił. No i za rok czasu przyjeżdża ten ewangelista. No i tak pyta, no bracie, jak tam nie? O, chwała Bogu, bracie. Bo nikt się nie dowiedział, że jestem że się nawróciłem. Chwała Bogu. Chwała Bogu. Moi drodzy, nie róbcie czegoś takiego. Wiecie, gdy dziecko się rodzi, to ono co robi? Krzyczy. Halleluja! Jezus jest moim Panem. Bo ktoś jak śpi, to zaraz się obudzi. Halleluja. Ja przepraszam, tak na kazaniu mówię, że na pewno nikt nie uśnie, także halleluja! I wszyscy po prostu są pobudzeni, także. A wiecie, skąd to wziąłem? Z jednostki wojskowej, wiecie? Bo to tam w jednostce wojskowej było tak, że po prostu w nocy to stare wojsko ścigało po prostu młodych żołnierzy. I potem jak były zajęcia polityczne, to całe młode wojsko spało. Wiecie, całe młode wojsko spało i tak spało, wiecie, ja też spałem, tylko że ja byłem o tyle mądrzejszy, że ja wchodziłem pod ławki, pod spód i leżałem pod ławkami. I oficer, wiecie, tam był zawsze oficer, polityczny oficer i on tak, i tak zawsze mówił tak. Ci, co śpią, powstań! I to normalnie, wszyscy na równe nogi, bo wiadomo jak spał. I ten, no i był potem problem po prostu, bo spali na zajęciach politycznych. Także tak to po prostu wyglądało. Dlatego, moi kochani, z Chrystusem jestem. Idźmy dalej, bo nie chcemy zgubić wątku. Z Chrystusem jestem. Jak to ważne, nie wstydzę się tego, kim jestem. Nie wstydzę się, że Jezus jest moim Panem. Nie wstydzę się tego. Gdziekolwiek jestem, moi kochani, nie róbmy czegoś takiego, że wstydzę się powiedzieć, wiecie co, pierwszą rzecz, którą wszedłem do tego, powiedziałem, kim jestem, jak jestem. I wtedy teraz już muszę ten standard ciągnąć dalej. Jak mówię często, mówię moim dzieciom, zmieniasz szkołę, powiedz, jestem chrześcijaninem, kocham Jezusa. Rozumiecie, o co chodzi? To będzie się wiązało też z konsekwencjami takimi, że niestety ściągać nie można. Nie można takich rzeczy. Chłopaki, wiecie o tym, także to jest dylemat, nie? Także jest dylemat. Ja wiem, o co chodzi, także też chodziłem kiedyś do szkoły. Tylko, że dobrze, że jeszcze nie nawrócony byłem wtedy, także... Halleluja. Moi kochani, i to ostatnie 40 lat Mojżesza, bo tak jak mówiłem, pierwsze 40 lat w Egipcie, drugie 40 lat na pustyni, wejrzenie w siebie i ostatnie 40 lat wędrował z ludem Bożym przez pustynię do obiecanego Kanaanu. Na pustyni poznał świętego Boga, który nigdy nie przeoczył grzechu, sprawiedliwego, który karał grzech, ale także Boga łaski, gotowego, by przebaczać. I moi kochani, to pytanie cały czas się przejawia. Z Chrystusem jestem. Czy z Chrystusem jestem? Jeśli jestem, to nie wstydzę się Ewangelii. Jest ona bowiem mocą Bożą. Wiecie, Boże Słowo też mówi, że i tamci list do Hebrajczyków bodajże,
też taki, bo to też nie mam zapisane, ale tak jak mi się nie ma, bo taki piękny fragment. I nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym, lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słuchali. Jak ważne dzisiaj jest to, że to słowo, które jest głoszone, jak ważne, aby go połączyć z wiarą. Jeśli mówię dzisiaj o Chrystusie i jeśli tego Chrystusa nie przyjąłeś do serca, to dzisiaj masz taką możliwość. Dzisiaj jest gratis. Nie musisz płacić nic, dzisiaj możesz za darmo przyjąć Jezusa. Zauważcie. Wow. Ludzie lubią gratisy. Ludzie lubią gratisy. To dzisiaj powiem ci tak, za darmo dzisiaj można przyjąć Pana Jezusa Chrystusa. Bo dzisiaj Jezus jest pośrodku nas i On dzisiaj woła. I woła dzisiaj, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy macie obciążenia, którzy jesteście strapieni, którzy macie problemy, przyjdźcie do mnie. Moi drodzy, bo u mnie jest rozwiązanie. Z Chrystusem jestem. Moi kochani, ja ciągle mówię, gdziekolwiek idę, to każdy tak mówi, ale z kim tam pójdziesz? Zawsze chodzimy we czterech. Zawsze. Ja idę, ja, idzie ze mną Ojciec, Syn i Duch Święty. Zawsze we czterech. Nigdy nie idę sam. Idę do pracy, zawsze idziemy we czterech. Dokądkolwiek idę. Jadę do sanatorium, zawsze nas jest czterech. Halleluja. Pokoju rozwijesz. Pokoju nas jest pięciu teraz. Bo mam sąsiada i jest Ojciec, Syn i Duch Święty. I chwała Bogu, dlatego moi kochani, z Chrystusem jestem. Dokądkolwiek idę, z Chrystusem jestem. Tym się chcę dzielić i o tym chcę mówić. I moi drodzy, chcę was zachęcić do tego, abyście mieli podobną postawę. Cokolwiek czynię, to pierwsze moje myśli idą, Panie, czy jest to Twoją wolą? Panie, czy jest to Twoją wolą, abym to czynił? Moi drodzy, wiecie o tym, że 85% chrześcijan nie pyta się Boga i podejmuje decyzję? Wiecie o tym? Słyszeliście o tym? 85% chrześcijan podejmuje decyzję, nie pytając Pana o zdanie. I potem, Panie, dlaczego tak się stało? Dlaczego tak się stało? Mogę dowcip powiedzieć, czy nie bardzo? Mam taki jeden mi wpadł teraz na mnie. To jest takie z tym, idzie sobie w górach, w Ustroniu, idzie sobie turysta i patrzy, a baca siedzi na gałęzi, I piłuje gałąź, wiecie, ale tak siedzi na gałęzi, a piłuje przy drzewie, wiecie, piłuje. No i ten turysta tam mówi, baco, no ale przecież wy spadniecie, nie? He, panocku. No i piłuje, za gruch spadł na ziemię, nie? I ten tak wstaje, ten baco mówi, no prorok to, czy co? To jest właśnie z tym słuchaniem, tak. Prorok to, czy co? No przecież było wiadome, że jak piłuje przy drzewie, to spadnie, nie? Ale wiecie, tak jest właśnie ze słuchaniem często. Ktoś ci mówi, posłuchaj, uważaj. Bo jak tak uczynisz, posłuchajcie, czy to nie jest tak w życiu? Posłuchajcie, czy nie jest tak w życiu? Jak to warto jest, ja to mówię ludziom, słuchaj ludzi, którzy słuchają Boga. Czy to jest mądre? Słuchaj ludzi, którzy słuchają Boga. Ale przede wszystkim słuchaj Boga. Ale przede wszystkim pytaj się Boga. Panie, czy to jest to Twoją wolą? Panie, czy jest to Twoją wolą? Jeśli jesteś z Chrystusem, to każda rzecz, którą czynisz, powinieneś razem z Nim czynić. Cokolwiek robisz, gdziekolwiek się poruszasz, gdziekolwiek jesteś, to Chrystus jest ze mną. I mam mieć tą postawę, wiecie, żeby tak jak się wszcząśnie tą śmietanę, żeby potem te serwatki nie było widać, wiecie, żeby to, co takie, wiecie, w nas jest jeszcze nieujarzmionego. Macie coś takiego jeszcze nieujarzmionego w swoim życiu, czy nie? Czy wszystko już jest ujarzmione? Są jeszcze rzeczy, są. Nikt się nie przyzna. Tak. Nie, o to co ty to... Nie powiem ci. A to najlepiej żony wiedzą w domu, jak to wygląda. Nie, to najlepiej żony wiedzą, jak mężowie funkcjonują. Także prawda. Dzieci wiedzą, jak postępują rodzice. Chwała Bogu. Także to jest dobre. Dlatego, moi kochani, z Chrystusem jestem. To widać? To słychać? I to czuć. Z Chrystusem jestem. Moi kochani, gdy widzimy kapłana, który w Starym Testamencie był namaszczany tymi olejkami, gdy wchodził kapłan, to było czuć. Moi kochani, czy jest to możliwe w dzisiejszej dobie, żeby tak było czuć kapłana Bożego? My jesteśmy królewskim kapłaństwem. Rodem świętym, ludem nabytym, drogocenną świętą krwią Chrystusa. I moi drodzy, czy jest to możliwe, żeby można było czuć? Oczywiście. Oczywiście, że tak.
Ludzie mówią, jesteś inny. Dlaczego ty jesteś taki? Dlaczego ty się przed jedzeniem modlisz? Dlatego czy takie, że... Bo Chrystus jest moim Panem. Bo On jest dla mnie najważniejszy. Cóż mi to z tego, że ludzie będą mnie poklepywać, ale super. Jak wszyscy będą mówić, że jestem taki dobry, to jest coś ze mną bardzo źle. Bo przeciwnicy będą mówić, że jesteś niewłaściwy. Źle się zachowujesz. Tak. Ale ja mam słuchać Chrystusa. Mam patrzeć na Niego. Mam czynić Jego wolę. Paweł poświęcił wszystko. Mojżesz poświęcił wszystko. Moi kochani, czy my jesteśmy w stanie zapłacić taką cenę? Moi drodzy, jesteśmy w stanie zapłacić taką cenę? Dobry czas. To jest normalnie. Ostatnie dwa wersety. I wierzę, że będziemy mieć czas na modlitwę, bo to jest istotne. Wiecie, to jest fajnie, jak jesteś teraz, nie masz jakiegoś takiego większego doświadczenia, ale jeśli ktoś to doświadczenie przechodzi, to ważne jest, abyśmy otoczyli taką osobę taką Bożą miłością, takim po prostu takim Bożym ciepłem, rozumiecie, o co chodzi? I pomodlili się. Ja wierzę, że takie osoby są, które potrzebują dzisiaj naszej modlitwy. Bóg chce czynić wielkie rzeczy i często myślimy tak, ale przez kogo On będzie czynił? Weź sobie swój paluszek i pokaż. Tak. Przeze mnie. Panie, kim ja jestem? Jeszcze nie umiem mówić, tak mówił jeden z Jeremiasz mówił, prawda? Jeszcze młody, jeszcze tego. Ale Pan Bóg mówi, nie. Będziesz mówić to, co powiem do Ciebie. Dlatego, moi kochani, jak to ważne jest, abyśmy byli tym ludem, który nie boi się powiedzieć, Panie, użyj mnie. Bo wielu dzisiaj, wiecie, jak mówi? Panie, oto jestem. Wiecie, no to piękne słowo, prawda? Panie, oto jestem. Poślij brata mego. Panie, oto jestem. Ale poślij brata. Panie, oto jestem, poślij mnie. To jestem ja, do tego, abyś, Panie, użył mnie. List, moi kochani, do Rzymian, na pewno znacie ten werset. List do Rzymian, 12 rozdział. Znacie go? Na pewno znacie go. Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie. Miłosierdzie Boże, abyście co? Składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Moi kochani, abyśmy nie upodabniali się do tego świata. Jak wiele ludzi się upodabnia do tego świata. Jak chcą być bardzo blisko tego świata. Jak chcą pokazać, zauważcie, jak diabeł przyszedł i kusił Pana Jezusa, to mówi, słuchaj, oddam Ci cały ten świat, oddam Ci wszystko, tylko oddaj mi pokłon. Ale Jezus, cóż powiedział Jezus? Panu Bogu tylko pokłon będziesz oddawać. I tylko Jemu będziesz służyć, moi kochani. Nie upodabniajmy się do tego świata. Jeśli świat postępuje w taki sposób, to my powinniśmy postępować w odwrotny sposób. Pokazywać miłość Chrystusa. Wiecie, jeśli ktoś, tak jak mnie, postępuje niewłaściwie, to my powinniśmy przez naszą postawę pokazać, że to jest złe. Że chce dzisiaj postępować według Bożej miłości, według Bożych zasad, moi kochani. Stoję w kolejce do przyjęcia do lekarza w sanatorium. Mam na wpół do 5:00. Dokładnie czas jest wydzielany. Przyleciała pani, która miała na 5:00. Nie, lekarz przyjmuje wcześniej. I fru weszła. Ja normalnie mówię tak, no co mam powiedzieć, nie? No, nic nie powiedziałem, bo po prostu wiecie, no. Ale tak i przesunęła całą kolejkę, wiecie co? I następni ludzie przychodzą i mówi, no ale ja mam teraz... I ja mówię tak, no słuchajcie, ale ta pani... Nie odzywałem się nic, po prostu tak mi poszła tutaj gula do góry, ale mówię, zostaw w spokoju. No bo ona się śpieszy. Bo ona ma 24 dni po prostu, rozumiesz? I ona się śpieszy, bo ona musi być 10 minut wcześniej, czy 20 minut wcześniej, bo już jej coś ucieknie. No tacy są ludzie, no zauważacie to? Dlatego, moi kochani, nie upodabniajmy się do tego świata, ale przemieńmy się przez odnowienie umysłu swego. Bóg wczoraj potwierdzał to w swoim słowie proroczym. Wczoraj tu. Chce czynić wielkie rzeczy. To samo było mówione u nas w zborze dokładnie. Chce czynić wielkie rzeczy, ale patrzy na serca otwarte, które mają serca otwarte. Panie, dzisiaj jestem gotowy, aby to poselstwo tej dobrej nowiny nieść. Panie, jestem gotowy dzisiaj. Wiecie co, ja tak leżałem na łóżku i nie wiem, nie byłem, nie spałem, ani nie byłem po prostu w zachwyceniu, ale tak mówię, tak, taki obraz mi się... Obraz po prostu szedł pogrzeb.
I mówię, tak zatrzymuję ten pogrzeb, mówię, otwórzcie tą trumnę i modliłem się o tego człowieka w tej trumnie i ten wstał. Wiecie, taki miałem, ja mówię, no co to jest jakieś takie, wiecie, nie wiem czemu, no. Zauważcie, czy Bóg nie chce w tym czasie też wskrzeszać ludzi z martwych? Czy Bóg nie chce uzdrawiać dzisiaj? Ja wiesz, że Bóg chce. Tylko teraz tak mówi, no potrzebuje do tego narzędzia, prawda? Kto się na to zgadza, żeby być narzędziem pańskim? A reszta to co? Co to reszta? Ja nawet nie wiem. No, się pytam po prostu normalnie tak, wiesz, to tak jest z zapowiedziami. Wiecie, jak teraz jak u nas są zapowiedzi, na przykład zapowiadają spotkanie dla niewiast, to ja się 3 razy pytam, wiecie? Wychodzi tam siostra, zapowiada, że będzie, kiedy to będzie to spotkanie? Wtedy. O której godzinie? 3 razy. Niektórzy po prostu słuchają, nie słyszą. Jak to jest możliwe? Mówię, przecież było mówione normalnie i po 3 razy mówię. To dzisiaj mówię tak, chcesz być narzędziem Pana? Amen. 2 osoby, 3. Chcesz być narzędziem Pana? Chcesz być narzędziem Pana? Halleluja. No to jest to. Lud budzi się do życia. Halleluja, halleluja. Już po 12 ludzi budzi. Ja wiem, że myślisz o obiedzie już, ja wiem o tym. Ale moi drodzy, ale ten obiad jest dużo lepszy. Pamiętacie, jak Pan Jezus powiedział takie, takie słowo, ja mam chleb, który wy nie wiecie, nie znacie. To jest ten chleb życia. To jest to cudowne słowo życia. Wiecie, to jak dzisiaj dostałem SMS-a, bo dostaję codziennie SMS-y, Psalm 100, powiedziałem, że ostatni werset, no i co? Wiecie, ale muszę tego SMS-a przeczytać, tylko tam w tym. Psalm 119, taki, lubicie Psalm 119, ten taki bardzo krótki. Zważ, że kocham ustawy Twoje, Panie. Ożyw mnie według łaski swojej. Prawda jest treścią słowa Twego i na wieki trwa sprawiedliwy wyrok. Moi kochani, Słowo Boże, prawda jest treścią słowa Twego. Dlatego, kochani, za chwilę będziemy się modlić. Ja bym chciał się modlić o tych, którzy może jeszcze tak faktycznie z Chrystusem nie są, a chcieliby być z Chrystusem. Co trzeba zrobić? Podanie i 2 zdjęcia. Ja tak się śmieję. Wiecie, jak to prosto jest wyjść i powiedzieć, Panie, wybacz mi moje grzechy. Chcę być Twoją własnością. I zmienia się nie Twoje ubranie, ale Twoje wnętrze. Moi kochani, i to wtedy widać, słychać i czuć. Gdy człowiek przyjmuje Chrystusa do swojego serca, to widać po jego postawie, że jest innym człowiekiem. Że zmienia się całkowicie jego życie. I ta droga, którą szedł, ona idzie zupełnie w inną stronę. Kiedyś miał cierpliwości, nie miał, teraz ma cierpliwość. Kiedyś miał nienawiść, nie ma teraz nienawiści. Ale ma miłość. Moi kochani, dlatego zachęta dzisiaj jest taka, moi drodzy, dla każdego jednego z nas. Z Chrystusem jestem.